Dzisiaj trochę o Stadionie Młodych, dobra, na końcu, ale o tym, jak Bóg stwarzając patrzy na mężczyznę i kobietę w kontekście płci, no bo przecież stworzył mężczyznę i kobietę, a także trochę więcej o tym, jaki jest ten Bóg, który się objawia. Ale najpierw idziemy do Jezusa. Panie, pełen miłości do rodzaju ludzkiego, pełen tęsknoty, byśmy zaludnili to mieszkanie, które przygotowałeś od założenia świata. Dziękujemy Ci za to, że dajesz nam sens istnienia, że pokazujesz nam wartość ludzkiego życia. Dziękujemy Ci, że kochasz, tak po prostu ucząc nas, jak my mamy kochać. Daj nam, Panie, wobec tego ogromu miłości wołać, a potem wprowadzać to w życie, co napisała święta Tereska, wołać razem z nią, z Lisieux. Warto, byś nabrała zwyczaju okazywania wdzięczności i dziękowania z całego serca za najmniejszą rzecz. Dziękujemy Ci, Panie, za wszystko, za co jeszcze do tej pory nie podziękowaliśmy Ci. I za to, że ponad roku rozważanie i każde wejście na ten kanał zostało ofiarowane jako modlitwa o pokój na świecie, jako modlitwa o pokój w tej utrudzonej Ukrainie. Posłuchajmy najpierw słowa. A wreszcie rzekł Bóg: uczyńmy człowieka na nasz obraz podobnego nam. Niech panuje nad rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym, nad bydłem, nad ziemią i nad wszystkimi zwierzętami pełzającymi po ziemi. Witajcie, kochani. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. 26 werset 1 rozdziału pokazuje, że Bóg jest poza płcią, jak mówią niektórzy teologowie. Jak to? Szokujące wręcz, bo uczyńmy człowieka, a więc stworzył kobietę i mężczyznę. Nie stworzył tylko mężczyzny i powiedział: uczyńmy człowieka i to jest wszystko, stwarzając mężczyznę. Tylko powiedział: uczyńmy człowieka, i kiedy stworzył kobietę i mężczyznę, to był pełen obraz Boga. Ważne to dla nas, dlatego że potem Jezus powie w Ewangelii, że tam ani za mąż nie będą wychodzić, ani żenić się. Mówiąc o tym miejscu, do którego zmierzamy. Miejscu, które ma mieć większe, ma dawać nam większe doświadczenie miłości niż wszystko, cokolwiek jest na tym świecie. Jak w to uwierzyć? Jak w to uwierzyć, że Bóg przygotowuje takie mieszkanie, które będzie spełniało standardy większe niż jakikolwiek najnowocześniejszy dom z najpiękniejszymi widokami w chmurach gdzieś w Dubaju na przykład? Moi drodzy, nie da się uwierzyć w to, przepraszam, nie wiem, czy się nie da uwierzyć. Ja bym chyba nie dał rady uwierzyć w to, to będzie bardziej precyzyjne, bez osobistego doświadczenia tego, że to wszystko jest prawda. I ja jestem przekonany w te słowa papieża Benedykta, który mówi, że to doświadczenie zmienia całkowicie perspektywę. I kiedy patrzę na życiorysy świętych i błogosławionych, to widzę, że w ich życiu to, co jest ciekawe, to moment zwrotny następował w momencie, kiedy mieli oni głębokie doświadczenie miłości, która jest nie z tego świata, do tego stopnia, że to doświadczenie powodowało całkowicie inne spojrzenie na różne rzeczy. I tak sobie myślę, że w naszej ewangelizacji my często trudzimy się, żeby coś ludziom dać, podczas gdy oni, nie mając tego doświadczenia Boga, patrzą trochę na nas jak na ufolutków. I jeżeli jest to ewangelizacja, która na przykład uliczna, nie powoduje tego, że ludzie mogą postąpić w miłości, to nie ma się dziwić, nie ma się co dziwić, że będą
taką ewangelizację negować, taką ewangelizację przekreślać. Musimy o tym pamiętać, moi drodzy. No to co, ksiądz chce nam powiedzieć, że co, że ta ewangelizacja musi się wiązać z takim wychodzeniem z miłością, żeby to było dobrze odczytane. Pamiętacie ten filmik, który zrobiłem w ubiegłym tygodniu? Właściwie na koniec tamtego tygodnia, właściwie na początek, bo niedziela to jest pierwszy dzień tygodnia. No jak zostały odczytane słowa? Zresztą zalinkuję ten filmik. Jak zostały odczytane słowa? Odczytane zostały jako coś, co zamiast miłości niesie nienawiść. Zamiast przyprowadzania do Pana Boga powoduje, że ktoś porzuca Kościół. No, oczywiście ktoś tam do mnie mówi, te osoby, które porzuciły Kościół, w ogóle w nim nie były. Moi drodzy, ale no, nie możemy patrzeć przez pryzmat tego, że nagle ktoś z powodu takich, a nie innych słów, które wypowiadamy, zamiast do Boga się zbliżać, od Boga się oddala. Że przez czyny, które podejmujemy, zamiast o Panu Bogu pomyśleć, no nie chcę mieć z Nim nic wspólnego. A zobaczyłem, jakie konsekwencje ma to, kiedy ja coś zawalam, kiedy ja w czymś nie dotrzymuję słowa. Przyznam się przed Wami, że bardzo nad tym pracuję, nie tylko od strony modlitewnej. I czuję się sam upokorzony, czuję się sam bardzo źle wobec tego, że nie chciałbym, żeby ktokolwiek się na mnie zawiódł, a tym bardziej osoby, które są dla mnie ważne. No, okej. Okay. A od czego wyszliśmy? Że Bóg stworzył mężczyznę i kobietę i stworzył ich jako człowieka. Co jest ważne jeszcze w tym 26 wersecie pierwszego rozdziału Księgi Genezis, czy Księgi Rodzaju? Liczba mnoga, jeśli chodzi o samo stworzenie. Tak jak duch się porusza ponad wodami, jest to przepiękna pieśń, bardzo lubię się tą pieśnią modlić, tak w tym wypadku. I to jest przecież z początku też Księgi Genezis, jakby zapowiedź potem objawienia Ducha Świętego, nie jako czynnej mocy Bożej, o czym żeśmy mówili, tylko jako trzeciej osoby Trójcy Świętej. Tak, trzeciej osoby Trójcy Świętej. Ponieważ Bóg się objawia jako ten, który jest w liczbie mnogiej. Uczyńmy. Niesamowita sprawa. Jakby chciał nam już wtedy powiedzieć, myślę o Tobie, Piotrze, myślę o Tobie, Darku, myślę o Tobie, Renato, myślę o Tobie, Agnieszko, myślę o Tobie, Kasiu, myślę o Tobie, Moniko, myślę o Tobie, Anito, myślę o Tobie, Krzysztofie, myślę o Tobie, Piotrze. Możemy wymieniać. Wybrał nas przed założeniem świata. Kiedy wypowiadałem te imiona, to widziałem twarze ludzi, którzy dzisiaj oglądając razem ze mną, rozważając to słowo, no dotykają także tej tajemnicy. Bo przecież wspólnie dzieląc się tym słowem, my się modlimy. Tak. Ktoś powie, no dobra, a co to dla nas oznacza? Moi drodzy, najprościej oznacza to zaproszenie do w ogóle refleksji nad słowami Soboru Watykańskiego II, który mówi o tym, że, to jest ciekawe, spodobało się Panu Bogu zbawiać człowieka we wspólnocie, nie w pojedynkę. Potrzebujemy drugiego człowieka. Naprawdę potrzebujemy siebie nawzajem. I chociaż czasem jest trudno, bo przecież siebie nie rozumiemy w wielu sytuacjach, chociaż są takie momenty, w których jesteśmy na siebie wściekli, to przecież wiadomo,
że oprócz tego, że są takie momenty, to tych momentów, które budują dobro, piękno, no ma być więcej. To one pozwalają nam zobaczyć miłość, za którą człowiek tak tęskni przez całe życie, przygotowując się na spotkanie z nią. I może zakończę jednym z pytań, które ostatnio dostałem. Pytań dotyczących, miał ksiądz ogłosić przecież to spotkanie, Stadion Młodych. Drodzy, oczywiście, że miałem ogłosić Stadion Młodych, natomiast pierwsze, czego doświadczyłem na osobistej modlitwie, to to, że Pan Bóg mi zabrał mi nazwę, ponieważ pokazał mi, że chciałem zbudować kolejne spotkanie na nazwie Stadion Młodych i że nie zapytałem go, czego on oczekuje, czy on naprawdę chce stadionu pod tą nazwą, czy też hali pod tą nazwą, niezależnie co by to było. I pokazał mi mój brak ufności w tym, że na poziomie serca ja wiążę zapełnienie przykładowo hali widowiskowo-sportowej, wielotysięcznej hali ludźmi, którzy przyjadą na nazwę Stadion Młodych. On nie odpowiedział mi, czy on chce tej nazwy na tej modlitwie. On zadał mi pytanie, czy ja jestem gotowy zrezygnować z nazwy Stadion Młodych, by on mógł zrobić to, co on chce. Więc dzisiaj pójdę do niego, niezależnie od tego, jak to brzmi dla tych, którzy mówią, o świetnie, ten ksiądz rozmawia z Bogiem. Przecież nawet warsztaty ze słuchania z Boga prowadzę przez cały rok na podstawie, uwaga, nauczania Kościoła. No dobra, bo już dużo wątków dzisiaj. Niech Was błogosławi, broni, prowadzi Bóg Wszechmogąc, Ojciec, Syn i Duch Święty. A dzisiaj też coś szczególnego Wam przygotowałem w opisie filmiku, więc zajrzyjcie tam koniecznie. No i dziękuję Wam za zrzutkę. Zbieramy na bibliotekę. W tamtym tygodniu biblioteka na nowo została uruchomiona, na razie wolontaryjnie, bo na emeryturę poszedł nasz pracownik, pan Jan Karwat, który tam w bibliotece był i obsługiwał bibliotekę, ale będzie ona czynna w określonych godzinach. Mówię tutaj o Koszalinie. No, tyle. Jak Bóg da, to do jutra.